Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku City Skylines. W poprzednim odcinku powstał ten piękny park, a dzisiaj zająłbym się jeszcze może kontynuacj kontynuacją tutaj rozbudowy yy, tej części handlowej. Mówiłem ostatnio, że tu by można jeszcze coś ozdobić, jakieś parkingi dołożyć yy, później, w dalszej części odcinka też trzeba by to wypełnić. Yy, tu jeszcze jakieś parki porobić pewnie naokoło, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Yy, więc więc to jest plan na dzisiaj. Wy możecie jakąś łapeczkę zostawić. No i właśnie, zajmę się rozbudową lekko tego. Czy tu jeszcze jest troszeczkę miejsca? Już sprawdzę. No tu jest jeszcze minimalnie minimalna ilość tego miejsca, więc już bym sobie to jakoś tutaj jeszcze poprowadził. Coś myślę, że w tym stylu mogłoby być. Tu jeszcze jak to wygląda. Jak to wygląda, pokażcie mi. Chyba nie. Tutaj już nie będę robić dróg, po prostu niech się wybudują przy tym jeszcze mam taki pomysł żeby tutaj postawić coś w stylu takiego centrum handlowego skoro są jakieś takie zwykłe mniejsze sklepiki to taki gotowy budynek też by można gdzieś tutaj postawić no powiedzmy że nawet to by tu gdzieś mogło stać okej okay, niech sobie to kawałeczek wystaje będą też mieli blisko do tej stacji metra tylko jeszcze żeby doszli do tej stacji metra to potrzebna będzie mi taka ścieżka tutaj sobie ją jakoś obok tego budynku zrobię to znaczy stąd Jakoś dotąd. Nie wiem, okej, okay, niech to tak będzie, jakoś za tym metrem, tak i tak. Yy, tutaj na około, czy to stąd? To by trzeba jakoś stąd. Okej, okay. yy, to sobie jeszcze jakoś przesunę. To można gdzieś tam dalej. No, żeby z każdej strony sobie mogli obejść, jeśli będą potrzebować. I jeszcze stąd podłączę sobie w to miejsce. Pięknie, no, akurat taka galeria czy tam centrum handlowe może być. To mamy, to mamy. Teraz zrobiłbym tutaj jeszcze troszkę tych parkingów. Czyli chyba z tej drogi, tak, z tej drogi wyprowadziłbym sobie. Wyprowadziłbym sobie taką drogę, tylko to już bym raczej chciał z przyciąganiem, jakoś tak. No, na razie dotąd zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Z tym tego nie chcę łączyć. To raczej nie miałoby zbyt wielkiego sensu. I teraz coś takiego się tutaj powinno zmieścić. Raz, dwa. Takie. Nie, dobra. Tyle, tyle myślę, że wystarczy. Też nie ma co przesadzać z ilością tych parkingów. Oni i tak jakoś bardzo z tego nie korzystają. No, kto tutaj stoi? nikt praktycznie dosyć puste jest ok yy, ale na ozdobę myślę że te parkingi tutaj mogą być wystąpił błąd trudno yy, tutaj tutaj niech się budują jak najbardziej tu bym musiał chyba troszeczkę te strefy właśnie obciąć no właśnie yy, tu jakieś małe sklepy będą ale żeby mi tu się na parkingu nie budowali to mi się nie podoba ok Okay. Hmm, chwilka. Aha, bo to jest parking. To jest parking od sklepu. Dobra. Yy, mogą się budować. Przepraszam Was bardzo. Budujcie się. To jest do wyburzenia. Yy, I teraz yy, wziąłbym sobie może jeszcze jakieś takie drzewka. Yy, tylko tutaj już jest troszkę takich drzewek. Wiecie co? Najpierw to ja sobie może wyburzę te drzewka, wymarzę, yy, żeby to jakoś w jednym stylu wszystko było większym pędzelkiem. Yy, I się ich stąd pozbędę, i zaraz tutaj postaram się jakoś ładnie je poukładać. Mam nadzieję, że to jakoś ciekawie wyjdzie. Dajcie mi takie drzewko i właśnie tutaj przy tej drodze, w ogóle stąd jeszcze będzie trzeba zrobić ścieżkę, może ja to od razu zrobię, żeby potem, żebym potem nie musiał jakoś tych drzewek wyburzać, to właśnie stąd, z tego miejsca, chyba, że tutaj, dobra, już, już widzę, już widzę, chwilkę. nie linie pomocnicze, bez niczego, obok parkingu i to się chyba już sama podłączyło, ewentualnie jeszcze sobie to kawałek tutaj przesunę, niech sobie tędy jakoś chodzą. Okej, okay, jakoś tak, teraz jeszcze przejście dla pieszych, jak najbardziej w tym miejscu się przyda. No i teraz mogę się już chyba zająć tymi drzewkami. Tutaj sobie jakoś tak poustawiam. Teraz przy tej ścieżce tak, tak i tak mniej więcej dalej. Tędy, tędy, tędy i jeszcze tutaj jakieś jedno. Okej, okay. czyli to mamy teraz jeszcze. Tutaj po tej stronie też bym zrobił coś takiego. To jest jakiś przystanek? Nie, tutaj jest to metro. Dopiero tu jest najbliższy przystanek, i z niego też pewnie będzie trzeba zrobić ścieżkę. Ale to już za chwileczkę. Na razie może sobie to jakoś tutaj poustawiam na około. Dobra, dobra w sposób dalej. To znaczy, to może bym troszkę przesunął. To mi się nie podoba. To powinno być bardziej tu. To można troszkę jeszcze poprzesuwać. To jakoś tak i teraz jeszcze więcej tych drzewek w tamtą stronę. Okej, okay, akurat się mniejsza trafiło. Może być tu się mają budować sklepy. Dokładnie, tylko że one się pewnie na razie nie wybudują, bo coś z tym zapotrzebowaniem nie jest najlepiej. Już im tutaj pomogę już im tutaj pomogę, żeby się mogli budować. Czyli tam będą sklepy, tam drzewek nie potrzeba tutaj. co ja tutaj chcę. troszkę sklepów na pewno jeszcze. tylko może przy tej drodze sobie wyłączę kratki, żeby tam te jakoś lepiej działały, już to sobie wyłączę tak. No dobra, tyle w sumie wystarczy i teraz taką ścieżkę gdzieś tutaj. No nie wiem, gdzieś w te okolice, raczej w okolice, tego bym to chciał i tutaj sobie zrobię właśnie te jakieś sklepy. W tym miejscu, w tym miejscu mogą tam być troszkę na tym nierównym terenie, dadzą sobie radę. Tutaj też mogą być sklepy. Wyburzyłem je, właśnie, chyba, przez to, że, że te parkingi tam były. Yy, I no, 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 tak wyszło. Okej. Okay. Yy, czyli te sklepy, tylko ja bym chciał, żeby one się szybko zaczęły budować, żebym ja widział gdzie te, gdzie drzewa stawiać. Na razie zacznę je stawiać z tej strony. Zobaczymy. Może zaraz tam się pojawią. Żebym wiedział mniej więcej, dokąd te drzewa są potrzebne. No, chyba, że tam za sklepami po prostu tego nie dawać. Zrobimy sobie tutaj. Naokoło galerii, tylko w ten sposób. W ogóle przy tej galerii też bym chciał mieć przejście. Wiecie co? Dobra, to, to, jest, to jest dobry pomysł. Tylko to niestety sobie muszę wyburzyć. I teraz tutaj, zamiast tego jakiegoś sklepiku, o, pięknie, niech to się połączy. I dotąd gdzieś wtedy jakieś drzewka się posadzi. Już to zobaczymy, jak to dokładnie będzie wyglądało. Tak, tak, tak. I teraz za tym. Myślę, że będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze. Tutaj tutaj też się coś zrobi. No, więc chyba tyle wystarczy. To jeszcze sobie może jakoś przesunę OK, żebym was też nie zanudzał. Stawieniem tych drzewek. No chociaż tak jak głosowaliście na Discordzie, tak jak mi kiedyś na live mówiliście, yy, podobno wolicie, żebym robił więcej szczegółów niż, niż na szybko. Także mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Yy, ale mi się nie podoba to. Mi się nie podoba to, że te tramwaje mi tutaj korkują to wielkie rondo. To znaczy to nie są jakieś wielkie korki, więc teoretycznie można by to nawet zostawić. Na razie chyba to można zostawić to też nie jest jakiś yy, super wielki problem. Chyba nie. Dobra, czyli mamy tą strefę handlową troszeczkę powiększoną, minimalnie, plus to, to centrum handlowe. No i teraz przeszedłbym może w to miejsce, tu bym zrobił więcej tych stref mieszkalnych. No właśnie, bo mnóstwo jest sklepów, są jakieś biura, może w końcu, żeby ktoś się tutaj mógł wprowadzić. Ten park, jak tutaj będzie, on będzie chyba na całą tą przestrzeń, tak, on będzie na całe to, ale w tych okolicach, przy parku, proszę bardzo mi się tutaj wprowadzić. W dużej ilości, jak najwięcej mieszkańców. Ciekawe, czy się uda na koniec tej serii do 300 tysięcy dobić. Fajnie by było. Fajnie by było, jak my to tutaj mamy. Tu już chyba nic się więcej nie zmieści. Tu też nie będę ich już nigdzie wciskał. Także dobra, no, wy się budujcie. Ze szkołami i tak dalej, chyba ostatnio sytuację poprawiałem, czy nie? Co tu jedna szkoła tylko jest? Chwilka, tak, tu jest tylko jedna podstawówka, więc y, chyba będzie trzeba jeszcze coś, na przykład, tutaj na skrzyżowaniu dostawić. Y, szkołę średnią tam mamy, jest troszkę tak, no, żółto bardziej w stronę czerwonego y, więc y, chyba taką średnią też by się przydało gdzieś postawić. Uniwersytet tam ostatnio robiłem. Y, jakąś klinikę byście tutaj chcieli, na tej nowej części tu jest klinika, tu jest klinika chyba nie ma co przesadzać z tym y, ewentualnie jakiś basen. Można tutaj basen gdzieś postawić. Nie mam gdzieś go tutaj już, żeby nie było, że dwie takie same rzeczy obok siebie, praktycznie. Także dobra, tutaj gdzieś bym sobie ten basen zrobił. Może nawet. Może być obok podstawówki. Może być obok podstawówki w tym parku. Niech to tak będzie. Krematoria. Jak już jestem w tej kategorii, też nie ma. Co ja? Czemu ja tutaj nic nie postawiłem? Wydawało mi się, że coś stawiałem. Ale widać, że nie. Dobra, mniejsza z tym. Yy, tutaj są te biura, tak? Więc zamiast kilku biur, można na przykład te krematoria postawić jedno, drugie, na przykład w tej okolicy, tu gdzieś. Okej, okay, jakieś jedno krematorium, niech sobie tutaj też stoi. Powinni być troszkę bardziej zadowoleni. Straż jest, policja jest, okej. Okay. Czyli to mamy i teraz chciałbym sobie zrobić w tym miejscu coś podobnego. No wiadomo, nie identyczne, ale też jakoś w tym stylu. Ten park, czy ja bym chciał go tutaj powiększać, czy zrobić nowy? Myślę, że to może być nowy park po prostu. Nowa ta strefa parkowa, jakoś tak mniej więcej dotąd. Zobaczymy potem, gdzie ona tam dokładnie będzie potrzebna może jeszcze tutaj tym mniejszym pędzelkiem jakoś sobie to zamaluje on niech sobie tutaj jakoś z tym graniczy tak 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 może już na te budynki niech to jakoś tak bardzo nie wchodzi dobra na razie chyba coś takiego i teraz jakąś jedną bramę główną może to być któraś z tych takich niewidzialnych ta Ok, i to gdzieś bym zrobił, na przykład tutaj, przy tej głównej drodze. To miejsce jest już zajęte. To chyba jest problem z tym, że to jest jakiś taki dziwny kąt. Ale widzę, że w tym miejscu jak najbardziej ta brama może być. To chyba bez znaczenia, gdzie ta brama będzie i tak sobie potem po parku porobię te ścieżki, jak tam będę chciał. Ta brama, no to tylko, żebym niektóre rzeczy mógł postawić, bo, bo potem krzyczą, że, że nie, ma, nie ma głównej bramy czy coś takiego. Ok, więc to mamy tu. Tro, troszkę złe miejsce na tą bramę, bo tu jest przystanek. Akurat, tu jest przystanek. Przesunąłbym sobie to może w to miejsce, bo chciałbym tutaj też mieć przejście dla pieszych. No, troszkę słabo dziurawić przystanek przejściem dla pieszych. Gdzie to jest? Tutaj są ścieżki. Stąd teraz. Dotąd prawie. No, już, już miałem mówić, że może być. Nie może być. To musi być bardziej tak. Teraz w tym miejscu zrobię sobie jakieś. Aha. Przejście dla pieszych, dziękuję. I jeszcze jakąś tą taką główną ścieżkę. To jest wyłączone, jest wyłączone. Jakąś taką główną ścieżkę gdzieś tak mniej więcej w te okolice. Okej, okay, coś takiego. Teraz stąd gdzieś tutaj. Czy ja bym tu zmieścił jakieś takie rondo? Tylko to raczej z przyciąganiem. To raczej by musiało być na trzy... 3x3, 3. czy to będzie i tak za duże? Nie, no to chyba nawet nie będzie za duże. 3x3, 3. tutaj też 3x3 3. i tutaj 3x3. Okej, okay. na pewno będzie ciekawiej. Nie będzie to wszystko identycznie wyglądać, tylko jakieś takie yy, rondo tutaj mamy teraz stąd, żeby ono się tylko nie rozwaliło. Okej. Okay. Nawet się udało. Tutaj przejście na ten przystanek. Tutaj też mamy ścieżkę. To najwyżej sobie będą przechodzić tam przejściem troszkę wcześniej. No tutaj już nie będę robić dodatkowego przejścia w tym miejscu. Jeszcze z tego ronda tutaj jest ta szkoła, więc gdzieś może za szkołę. No niestety, troszkę tych budynków poburzę, no ale tak to jest. Najpierw robię budynki, a potem robię ścieżki. Gdzieś to jak najbardziej tam... Poprowadzę, wtedy coś może się tutaj fajnego zmieści, chociaż to mi się nie podoba, jak to się z tym rondem łączy. Okej, okay, może tak będzie lepiej. Yy, chyba się lekko wykrzywiło to rondo, ale też bym jakoś bardzo na to nie narzekał. Yy, ta ścieżka, ją bym właśnie zamienił też, żeby była w tym stylu. Niech już to wszystko w tym parku będzie mniej więcej takie. Yy, no i teraz jeszcze gdzieś tak, może stąd, z tego przejścia z tego przejścia gdzieś w tą stronę tutaj, przez park. Połączymy się z tym, i to niech sobie gdzieś tam dalej idzie tu. No, no, no niestety, bur burze, burze miasto. To mamy, to mamy teraz. Jeszcze takie drzewka bym sobie chciał dać, tylko czy ja je teraz znajdę? Które to są drzewka? To są te takie małe. Żebym ja to pamiętał, co ja tutaj dokładnie dawałem. To jest chyba to, tak, to musi być to. To musi być to, także to sobie stąd wymarzę, to sobie stąd wymarzę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I teraz zazielenie sobie cały ten teren. Pięknie. Niech te wszystkie drzewka tutaj w jednym stylu będą. Tym nam to robię, nie wiem. Tu, 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 tu. tu no powiedzmy czy, czy lepiej się da chyba jeszcze ręcznie tam coś dosadzenie no te drzewa w ogóle jakieś takie większe są a może ja zrobiłem jedne i drugie nie pamiętam zapomniałem sobie co ja tam w tym odcinku jak ja to robiłem ale jak dołożę jeszcze troszkę tych a nawet jak będą troszkę niższe no powiedzmy że, że później zasadzone czy coś jak to wygląda no, no nie to nie jest to to nie jest to yy, które to drzewa były to na pewno nie może te, no te bardziej, dobra. Przepraszam was za zamieszanie drobne. Już, już to naprawiam. Już to naprawiam, bo jednak to, to, to nie były te drzewa. To były te drzewa, o, już, już to lepiej wygląda. I chyba się ich nawet więcej robi. No i nie będzie trzeba ręcznie ich y, dostawiać. Także drzewa mamy, ścieżki mamy, jeszcze może jakieś atrakcje parkowe, żeby oni to w ogóle uznawali za jakiś park, żeby to dawało coś tym mieszkaniom obok, a nie, że y, dalej czerwone są. Czy ten plac się zmieści w środku? Pewnie, że się zmieści w środku. Lekko będzie trzeba go przesunąć, ale się zmieści jakoś... Jakoś tak, 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 tak. No, powiedzmy, że tak może być. Tu sobie jeszcze czymś to w środku zaleję, yy, nie betonem, tylko raczej, raczej takim żwirkiem. Tak, to jest żwir? Tak, to jest żwir. Yy, tutaj sobie go troszeczkę dosypię może jakimś większym pędzlem, prościej będzie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tutaj sobie to tak wypełnie powiedzmy, że może być. Dodatkowo, żeby ten park się nie składał tylko z tego, to na pewno chciałbym te jakieś kawiarnie. Tutaj może przy wejściu, tylko jeszcze może tą strefę parkową sobie minimalnie powiększa, wtedy ta kawiarnia też będzie w parku. Tu jeszcze bym gdzieś sobie dał pewnie drugą kawiarnię, więc to też chcę mieć troszeczkę dalej w tą stronę kawiarnia, kawiarnia tutaj. Ok, czyli dwie kawiarnie do tego Punkt informacyjny, a czemu nie? Niech to sobie gdzieś tu będzie, to jest chyba ta główna brama, tak? Chyba. No tak, gdzieś tutaj była ta główna brama. Do tego jakieś pojedyncze altanki, jedna tutaj, druga tutaj, trzecia tutaj. Czy ja chcę tego więcej? Nie chcę tego jakoś strasznie dużo, raczej tak tylko. Na ozdobę. Ta ścieżka jeszcze mi się nie podoba, już ją sobie tutaj zamienię. To ma być w ten sposób, tak i tak brzydko. W ogóle to też jakoś brzydko. Bardziej o, tutaj do przejścia. To też troszkę bardziej tak, tak, tak. No. Niby chciałbym to budować ładnie, tak? No, nie wygląda to na pewno tak ładnie jak na, tych, na tej serii live'owej. Jakoś, no nie wiem, takie przyzwyczajenia z nagrywania odcinków, jeszcze. Mam nadzieję, że w kolejnej, w trzeciej serii uda mi się to troszeczkę bardziej. Ogarnąć i budować troszkę ładniej to miasto. Zobaczymy, jak wyjdzie. Na razie, na razie coś takiego jest. Okej, okay, nie wiem, czy chcę coś więcej w tym parku. Powiedzmy, że na razie tak bym to zostawił yy, i zrobię może jeszcze taką rzecz, którą sobie wymyśliłem. Yy, czyli jakąś linię autobusową, może tędy. No wiadomo, mamy jakieś metro, ale. Może ktoś nie chce jechać metrem, nie wiem. No, załóżmy, że ktoś nie chce jechać metrem, metro się zepsuło. Cokolwiek, fajnie by było też, żeby na przykład tym tunelem jechała jakaś linia autobusowa. Tu będzie dosyć fajne miejsce do zawrócenia, tak? Więc tu gdzieś pod tym cmentarzem można sobie zrobić taki przystanek. Pierwszy czy tam no, końcowy na pętli i w tym miejscu będziemy się przesiadać. Tutaj sobie pojedziemy tędy. W tym miejscu chyba nie ma sensu za bardzo robić tego. Go. także pojedziemy dalej w tą stronę. I to może być właśnie linia, która nie będzie jechała naokoło, tylko wjedzie sobie do środka. Aha, tu sobie nie wjedzie. To jeśli będziemy chcieli wjechać, to raczej dopiero tu, no to muszę jakieś przystanki porobić, tak? Tu gdzieś, na przykład, o, pięknie, pod stacją metra. Niech będzie kolejny przystanek, następnie pod tym obiektem turystycznym, dalej, kawałek gdzieś w tym miejscu i nawet możemy obsłużyć to osiedle, nawet pod uniwersytet teoretycznie można by podjechać. Nawet pod uniwersytet, więc kolejny przystanek zrobiłbym sobie gdzieś w tym miejscu, dalej tędy, okej, okay, i ten uniwersytet jest, jest tu. Mm, także, no dobra, może tak to sobie zakręcać. Tędy wyjedzie. Mm. Będą sobie mogli też wsiąść z tych okolic. Tutaj ten przystanek zamiast tamtego, i teraz wracamy sobie tędy. Tutaj podobnie. Aha, tylko teraz tędy nie przejedziemy. Co ja, zrobię? Co ja zrobiłem? Troszeczkę słabo. Nie, nie, nie. To już może nie będziemy tutaj wjeżdżać pod tą piramidę. Tylko przejedziemy sobie po prostu tędy. Tu zrobię jeszcze jeden przystanek. Czy to, jest, czy to ma sens? Powiedzmy, że tak. Tutaj będą po prostu wsiadać, nie wiem, ci bardziej z parku, tutaj z uniwersytetu. Jakoś mam nadzieję, że to zadziała. I teraz wracamy sobie tędy. Tu się przesiadamy na cokolwiek na metro, na kolejkę co tu jeszcze mamy metro, kolejkę jakąś linię autobusową. I teraz wjeżdżamy sobie. Tu jeszcze jeden przystanek na tej pętli, żeby ta linia jakoś fajnie tutaj wyglądała, i zawracamy. No, no, coś takiego wyszło. Ciekawe, czy tu w ogóle będą jakieś autobusy jeździć. Zobaczymy. No, jest duża konkurencja w postaci metra. No, ale załóżmy, że nie każdy chce metrem jeździć. Może taniej jest autobusem, czy coś zobaczymy. Zobaczymy, czy ktoś w ogóle y, będzie z tego korzystał. Okej, okay, co ja jeszcze tutaj chciałbym zrobić? Popatrzmy sobie, może na ten teren, y, czy dałoby się tutaj jeszcze coś wybudować? Nie za bardzo. Także y, wydaje mi się, że po prostu trzeba się jeszcze zająć w tym odcinku. Y, dokończeniem tego, czyli tutaj sobie zrobić dalszą część tego parku. No nie.

wyburzyłem sobie. Wyburzyłem sobie te drzewka. Na szczęście nie za dużo. Na szybciutko sobie je tutaj naprawię. Okej, okay, dobra, już, już po problemie. I teraz właśnie w tym miejscu też bym sobie postawił takie same drzewa, jak w tamtych dwóch parkach. Tak, 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 tak. No, już niech będzie to w jednym odcinku po prostu całe to rondo zrobione w takim razie. Nie tylko, że ten jeden park, a potem gdzieś jeszcze to by trzeba kończyć. I to w sumie to będą takie mniejsze parki, tak? Bo to jednak było takie większe, tutaj też w to osiedle tak wchodziło. To będzie tylko tu, także z tego można zrobić po prostu jeden duży park. Jakoś tak po ulicy, ale tu jest, tu już w ogóle jest, tu jest za dobrze, tak? To jest zbyt dobre osiedle, oni już nie potrzebują tego parku tak naprawdę, ale żeby to ładnie wyglądało, żeby to już było Kończone. Czemu mi tak? Żeby to było już skończone, to zrobię sobie ten park jednak w celach ozdobnych. Tutaj sobie to poprawię. No, taki odcinek troszkę z takich drobiazgów. No jednak może nie ma tu budowy jakiegoś konkretnego osiedla, jakieś, nie wiem, mnóstwo dróg. Ale myślę, że takie odcinki też mogą być potrzebne, żeby jednak miasto jako całość ładnie wyglądało. No bo wiadomo, można by gdzieś tu, nie wiem, pchać się dalej, budować kolejną strefę, kolejne osiedla, ale jednak... Warto dokończyć, żeby to ładnie wyglądało. Wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi przecież. Mam nadzieję, że wiecie. Dobra, weźmy sobie tą niewidzialną bramę kolejną. Kolejną niewidzialną bramę i niewidzialną bramę bym sobie postawił. Aha, do tego z jakiegoś powodu nie postawię, yy, więc postawię to po prostu tu gdzieś w okolicy stacji metra. OK. Yy, w sumie mniejsza z tym, gdzie to główne wejście będzie. Jeszcze sobie kawałeczek to jakoś przesunę. Czy tu jest jakieś przejście w ogóle w tej okolicy? Troszkę mi brakuje tu przejścia. Yy, tutaj jednak chciałbym mieć jakieś przejście. Tak, 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 tak. To jest przejście? Nie to. Halo, chodź tu. Yy, Tutaj przejście, ok, żeby mieli jak tam przejść, no bo to jest przejście, żeby mieli jak przejść, i teraz stąd, stąd chciałbym mieć ścieżkę. Czy ja to chcę psuć i tam się gdzieś pchać w tamto miejsce? Nie, raczej jak już coś, to tu sobie tylko jedno biuro zepsuję, w ten sposób. Czy to będzie się dało wygiąć? Troszkę się da. To do wyburzenia tutaj, żeby wszystko było ładnie w tym samym stylu. To bardziej pod to przejście, tak. To sobie jeszcze troszkę wygnę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, coś takiego. Jeszcze dalej, dalej, stąd na pewno będzie potrzebna ścieżka. Stąd będzie potrzebna ścieżka, tylko że ona by raczej wychodziła tak i teraz gdzieś tutaj, zaraz sobie to jeszcze poprawię. Stąd tędy, tędy i tutaj do przejść. Już, już, już to naprawiam, tak tego nie zostawię. Tak, tak, tak. Tu tutaj chyba nawet może być, chyba, że to jeszcze bardziej do góry. Okej, okay, tędy, tędy, tędy i to sobie troszeczkę tutaj cofnę, to troszkę wyżej, no powiedzmy jakaś zawsze to ścieżka jest, będą sobie mogli spacerować. Mało drzew się nagle zrobiło, zaraz będę się jeszcze tym musiał zająć, tylko na razie może się zajmę jeszcze tą częścią tutaj bez przyciągania, gdzieś tak stąd. Może, może najpierw tym się zajmę, tak, a potem tą ścieżkę taką przez cały park sobie Robię, stąd na pewno będzie potrzebne. Stąd dotąd też myślę, że warto coś takiego mieć. No i właśnie teraz z tego miejsca gdzieś tutaj do środka tędy. Tędy i tu się złączymy z tym przejściem. Tak, okej, okay. potrzeba tu jeszcze coś poprawiać, czy raczej się wszystko dobrze zrobiło? Chyba się wszystko dobrze zrobiło, także to mi się podoba. Jeszcze bym spróbował tutaj sobie zamalować tymi drzewami, może coś się uda. A jak nie, to sobie jeszcze ich ręcznie podostawiam, no chyba, chyba tak będzie trzeba zrobić. Że sobie tutaj ręcznie tego podostawiam, tak, tak, tak. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli to mamy jeszcze tutaj coś. No, w miarę chyba jest, w miarę chyba jest. Jeszcze tak, tak, tak. Zaraz i tak się znowu poburzą te drzewa, bo dostawię jakiś altanek, jakąś kawiarnię, cokolwiek, i będzie to znowu dużo pustsze. Dajcie mi tutaj coś. Zacznę może od kawiarni. To jest kawiarnia? Tak, to jest kawiarnia. Kawiarnię jedną. Gdzieś raczej tu w środku. Raczej gdzieś tutaj w środku. Nawet może być o, na końcu tej ulicy. Tylko sobie jeszcze raz ten park muszę tutaj. Znaczy, jeszcze raz ten. Po prostu znowu muszę poprawiać park, bo tak daleko nie sięga. Tutaj też sobie od razu poprawię, bo gdzieś w tym miejscu właśnie będę chciał postawić kolejną kawiarnię. Zaraz ten budynek, który na tym jest, powinien się naprawić. Może tym razem nie plac parkowy. Tylko jakieś szachy, jeśli by się gdzieś tutaj zmieściły, powinny się zmieścić. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej się gdzieś tutaj powinny zmieścić. Nawet chyba nie jakoś strasznie źle to wygląda. Okej, okay. yy, niech to tak będzie, coś jeszcze z tych rzeczy, a może jakąś, nie wiem, czy to traktować jako taki plac zabaw, że jakaś sekcja wspinaczkowa. No, teoretycznie może coś być. Teoretycznie coś może być, nawet coś takiego. Okej, okay. niech to po prostu. Po tej stronie w ten sposób będzie troszkę nachodzi na ulicę, zaraz się tym zajmę. Jakaś jedna altanka tutaj, może po tej stronie troszkę więcej tych altanek. Jedna jakaś tu, druga, no też właśnie to jest taka dosyć główna ulica, może być troszkę głośno, Mam nadzieję, że nie będą jakoś bardzo na to narzekać. Ok. Okay, to sobie jeszcze troszkę tam przysunę, żeby jakoś to tak na tą ulicę nie wchodziło. No i chyba w miarę pięknie, w miarę pięknie to już, to już wy ocencie. Na live, jakbym to robił, pewnie by łatwiej wyszło. No ale coś na odcinkach mi to gorzej wychodzi, przynajmniej według mnie. No i wydaje mi się, że to osiedle jest już gotowe. Chyba nie ma co tutaj zbędnie przedłużać. Ja bym to już tak zostawił, i w następnych odcinkach trzeba by coś jeszcze wymyślić. Możliwe, że tutaj sobie zbuduję jakąś nie wiem wioskę czy coś na tej górze. Będzie trzeba przejść jeszcze w tamtą stronę. Tu jest troszkę miejsca, tak? Yy, tu na tej górze, o, tu jest jakieś miejsce. Tam jest takie mie jakieś miejsce. Yy, do tego fajnie byłoby w te okolice yy, jakąś kolej puścić. Nie wiem czy aż tam, ale tu, tu raczej chciałbym jakąś kolej, jakoś się po tej górze poprowadzić. Zobaczymy, co tutaj jeszcze wyjdzie. No fajnie byłoby jeszcze tą serię dociągnąć do tych stu odcinków. Jakiś rezerwat przyrody może też trzeba by zrobić. Tu coś mówiliśmy o jakichś domkach i tak dalej. No zobaczymy, zobaczymy, także na dzisiaj to będzie wszystko. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście łapeczkę, jeśli Wam się odcinek podobał, sprawdźcie, czy daliście, może, może, może zapomnieliście. I do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć!